wyeliminowano ze studiów prawniczych w czasach wójcia Bermana Jakuba. Socjologię prawa. Tak, i do dzisiaj nie. Proszę pytać. W niektórych uczelniach prowadzono to jako fakultet. Czyli nieobowiązujące. Socjologia z psychologią prawa. Generalnie nie. I dlatego współczesny prawnik w ogóle nie zadaje sobie pytania i nie ma narzędzi do analizy problemu, jak dane prawo oddziałuje na psychikę człowieka i jak oddziałuje na społeczeństwo. Tylko ustawodawca jest przekonany, że trzeba podnieść kary, bo wtedy się zmniejszy przestępczość. No, to tyle wie nawet analfabeta. Ale czy to rzeczywiście tak będzie, to już powinien odpowiedzieć socjolog prawa. I na podstawie takich badań, wyników takich badań, należy modyfikować prawo. Przed wojną był to wstęp, to była podstawa teorii prawa, wykładano to według polskiej szkoły teorii prawa psychologiczno-socjologicznej Petra Życkiego, którą rozwija jego uczeń profesor Piętka, jeszcze po wojnie wykładał, chyba w 58 roku zmarł, nie myli. No, w tej chwili na niektórych nielicznych uczelniach jako fakultet to jest. Ale o polskich wynikach kapitalnych prawie nikt nie wie. Na jednej z renomowanych uczelni jeden z naszych seminarzystów, która teraz robi doktorat nawiązujący do polskich osiągnięć, referuje na seminarium, a tam profesorowie, doktorzy habilitowania, jakże belwederscy. On wymienia nazwisko Petra Życki. A kto to taki? Nie słyszeliśmy. On to musiał tłumaczyć. Piętka. A kto to taki Piętka? Koneczny. A kto to taki Koneczny? Dwa, jeśli nie trzy pokolenia zostały u nas odcięte od wspaniałego dorobku nauki przedwojennej. On tylko był pielęgnowany w podziemiu przez ten taki tajny Uniwersytet Ligi Narodowo-Demokratycznej. I ja mówię, naszą działalność polityczną, którą żeśmy też prowadzili, można pominąć z punktu widzenia historycznego, chociaż tam pewne rezultaty miała. Natomiast zasadnicze znaczenie miało to, cośmy robili w nauce dziedzin. No, my to kontynuujemy. Te dziedziny nauki, których nie ma w oficjalnym obiegu, koniecznego nie ma. No trochę wspominają na kulu, to profesor Jaruszyński, trochę na tej akademii, tej uczelni księdza Rydzyka wspominają. No i to są wyjątki. I też nie robią tego w formie porządnego, systematycznego wykładu, tak jak my tu robimy. No bo mają różne inne rzeczy. No i proszę was, w związku z tym, to kazanie to był pierwszorzędny wykład. Namawiam na lekturę pełnego tekstu w naszym dzienniku, bo nie wiem, czy jeszcze gdzieś, ale można to znaleźć w wersji elektronicznej. To był wykład psychologii i socjologii prawa i Ojciec Święty tam używa terminu prawo naturalne. I pozytywizm. Przy czym chodzi mu oczywiście o pozytywizm prawny. To nie jest całkiem to samo, co pozytywizm jako kierunek filozoficzny, chociaż one się oczywiście łączą. Pozytywizm prawny polega na tym, że uważa się za prawo wszystko to, co większość uchwali i uzna. Kelsen był tu teoretykiem tego, wielbiciel systemu demokratycznego. No i wszystko, co zgodnie z określonymi procedurami powołane do tego organy uchwalą, to po prostu jest prawem i koniec. To jest bardzo niebezpieczne, a pomijam tu tego. Pomijam tutaj całkowicie już nawet stronę religijną, która dla nas jest oczywista. Nie musimy się tu przekonywać. Ja może wezmę to.
to do kieszeni. Czyli nie. Lepiej nie. To ja... Nie, to wszystko jedno. No. No, bo wtedy mogę swobodnie chodzić i, bardzo. I nie zleci to. To sobie włożę. I te przewody. Więc chodzi o ten pozytywizm prawdy. No właściwie trzecia Rzesza była oparta na pozytywizmie prawnym. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co demokratycznie wybrane władza, pamiętajmy, że hitlerowcy zostali wybrani w demokratycznych wyborach i to niefałszowanych, bo oni jeszcze wtedy nie mieli władzy i nie mieli możliwości nawet fałszowania wyników, a później byli tak wielbieni w Niemczech, że nawet nie było potrzeby takiej. Uchwalali zgodnie z wszystkimi przepisami jurysprudencji i dlatego no na przykład ustawy norymberskie z punktu widzenia pozytywizmu prawnego nie do podważenia. Tylko odwołanie do prawa naturalnego daje podstawy dla procesu norymberskiego i ścigania hitlerowców za stanowienie tego rodzaju zbrodniczych przepisów prawnych. Ale mówiliśmy zresztą o tym. Natomiast czytałem wczoraj w prasie, że taka wielka pani profesor logiki z Uniwersytetu Warszawskiego, nazwisko mi wyleciało, ale to nieważne. W każdym razie, jako logik, no, niemalże wyśmiewała, w każdym razie ostro podważała koncepcję prawa naturalnego, mówi to. Koncepcja prawa naturalnego z punktu widzenia logiki nie da się utrzymać i tak dalej. No, polemizował z nią. Chyba to był profesor Jaroszyński, że oczywiście tu logika nic nie ma do zrobienia, dlatego że prawa, koncepcja prawa naturalnego nie jest koncepcją z dziedziny logiki, a Mazur jeszcze tu dodał, Mazur, który był niewierzący, żeby była jasność. Deklarował się jako, ja to nazywam definicyjny materialista. No to mówił, że konia z rzędem temu, to pokaże jakiekolwiek odkrycie naukowe uzyskane dzięki zastosowaniu logiki formalnej. Mazur nie zna ani jednego, ja też nie znam ani jednego, jak pani profesor logiki zna, to może zrobi publikację z tego. Komputery są oparte na logice matematycznej, a to trochę co innego niż zwykła logika formalna, ta taka dla humanistów. No ale słuchajcie, to co ta pani profesor mówiła, zakładam, że mówiła w dobrej wierze i na podstawie wiedzy, którą wyniosła z uczelni, bo taką wiedzę od ponad pół wieku wynoszą absolwenci naszych uczelni, z wyjątkiem kuli oczywiście ATK, a teraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No to właśnie tej wiedzy o polskiej szkole teorii prawa o tym się nie mówi. Mówiono jeszcze w pierwszych latach powojennych, jest to udokumentowane skryptami Piętki, z których ja tą wiedzę czerpię, ale tośmy musieli na tajnych kompletach się tego uczyć już pod koniec lat 50. No pani profesor oczywiście w naszej tajnej Akademii Ligi Narodowo-Demokratycznej nie uczestniczyła, więc nie można mieć pewnej pretensji, że tego nie wie. Powiedziałbym, ma pełne prawo nie wiedzieć, tylko ona nawet nie wie o tym, czego ona nie wie. Chodzi o to, że pojęcie prawa naturalnego, które u nas jest z reguły kojarzone wyłącznie z Kościołem i mówi się, a to takie religijne tam jakieś. No niemalże element katechezy. Oczywiście na katechezie mówi się o prawie naturalnym, ale bynajmniej Kościół nie ma patentu na to. To jest wiedza czysto naukowa, niezależna od przekonań religijnych. Czy w ogóle od przekonań filozoficznych? No, od filozoficznych to może by było zaryzykowne powiedzieć, bo u podstaw każdej nauki jakaś filozofia jest.
No ale w każdym razie od przekonań religijnych to może być niezależne. Otóż Petrażycki, a czerpie tą wiedzę, zawsze podaje źródło, ze skryptu teorii prawa profesora Henryka Piętki, ucznia, nawet asystenta Petrażyckiego, wydanego jeszcze w 1947 roku przez Uniwersytet Warszawski, z którego ta pani, no, na którym pracuje ta pani profesor. Tylko skrypt, nie mam do niej pretensji, że tego skryptu nie zna, bo tego skryptu nie ma w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Myśmy musieli całe robić poszukiwania, żeby do tego dotrzeć. Nam wypożyczył ktoś jako bezcenny skarb. I w tamtych czasach jeszcze nie było kseroksów, nie było takich różnych zdobyczy, które dziś mamy. Internetu oczywiście nie było, więc musieliśmy robić fotokopię. Ja mam ten skrypt w formie takiego stosu fotokopii. To jest strasznie niewygodne w użyciu, ale mam. Więc ja sobie zrobiłem streszczenie. W takich warunkach myśmy wtedy pracowali. I to jeszcze trzeba było robić potajemnie, bo no, jakbyśmy nie dochowali pewnych zasad konspiracji, co się skończyło aresztowaniem, procesem i tak dalej. Tak, tak, takie były wtedy warunki. Ja to na własnych plecach przerabiałem. I rezultat jest trwały. I to rezultat bynajmniej nie tylko u jakichś postkomunistów. To pani profesor to, no nie wiem, ale przypuszczam, że nie jest żadną postkomunistą. To jest ofiara odcięcia naszej elity obecnej od dorobku polskiej nauki przedwojennej i od tego dorobku, który się poza oficjalnym obiegiem rozwija. Nadal, no my go rozwijamy. Jest to w Warszawie, jak inaugurowałem zajęcia na naszej warszawskiej grupie zaawansowanej, tam są ludzie już po kilku latach naszych studiów, to ja przez wakacje cały czas opracowywałem kolejny rozdział do mojej książki o naukowych podstawach nacjokratyzmu. Wykończyłem to ostatnią noc przed zajęciami i zrobiłem wykład inauguracyjny z tego. Ale tutaj nie będę tego robił, bo trzeba przejechać systematycznie wszystko. Po doświadczeniach ostatniego roku, a w ostatnim roku żeśmy obsługiwali 10 grup. Zobaczymy, ile z nich się ostanie, ale są szanse, że 9 się ostanie, jeszcze nowe powstaną, jedna tylko odpadnie, ale ta jedna odpadnie w pewnym sensie przez błąd dydaktyczny, który zrobiłem. To znaczy ja zacząłem u nich nie tak jak u was, tylko od razu zacząłem podawać w najnowocześniejszym cybernetycznym ujęciu te problemy nauki o cywilizacjach. I zauważyliśmy, że frekwencja malała, 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 na końcu była najmniejsza i teraz nie wiadomo, czy ta grupa będzie działać. No i myśmy po tych już wstępnych obserwacjach uznali, że nie. Słuchacze muszą przejść ten cykl studiów, który myśmy w podziemiu przeszli. Dla nas to już jest historia, ale dla was to jest klasyka. Trzeba zacząć od klasyki. Petrażycki, Piętka, Koneczny przede wszystkim, a później dopiero do cybernetyki społecznej, nigdy odwrotnie. No i to się tu i na innych grupach sprawdza. Jeszcze żeśmy dodali tutaj też u was o jednostronnych teoriach, żeby było wiadomo. Na tle epoki, jak to. Na tle epoki, jak to wyglądało. Zresztą Koneczny w skali światowej dziś jest super nowoczesny i wyprzedza resztę świata. Już dla nas, którzyśmy przez kilkadziesiąt lat to doskonalili w ujęciu socjocybernetycznym, to już nas to trochę nudzi. No ale Belfer nie może się nudzić. Koda, wtedy by się nie nadawał na Belfra. Ale ja zawsze coś tam nowego wprowadzam, żeby się nie nudzić. I żeby się kolega Andrzej nie nudził, bo to słyszy wielokrotnie, ale sobie w ten sposób utrwala. No więc proszę was, jaki to jest podział? No, społeczny w ogóle. Zaraz, jest, ja jest.
Więc podział wprowadził Petrażycki, znowu żeby ktoś, jakby ktoś mówił, o to jacyś kościelni naukowcy. No, chyba Petrażycki nie był, no w każdym razie na pewno nie był głęboko wierzący. To z całą pewnością, czy w ogóle był wierzący, to nie wiem. Mam wątpliwości co do tego. Dlaczego? Dlatego, że skończył samobójstwem. No, wierzący człowiek to raczej nie z powodu kuku na muniu, jak to się mówiło przed wojną. Pełne samobójstwo, bo no, przeszedł rewolucję w Rosji bolszewicką. Później przedtem wykładał w Rosji teorię prawa przed rewolucją. Widział rewolucję bolszewicką. Przeniósł się do Polski, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim właśnie teorię prawa w ujęciu psychologiczno-socjologicznym. I proszę was, wszędzie widział wzrost wpływów lewicy, która mu się kojarzyła z bolszewizmem. Czyli widział wszędzie rosnące wpływy bolszewickie. Uważał, że nieuchronnie bolszewicy w Polsce opanują władzę, bo wtedy się raczej nie mówiło komuniści, tylko bolszewicy. Komuniści to się mówiło w stosunku do członków Komunistycznej Partii Polskiej. Ale generalnie, jeśli chodzi o ten kierunek polityczno-ideologiczny, to się mówiło bolszewicy. Jeszcze jako dziecko to pamiętam. Partia bolszewicka. Bolszewicy. Nie mówiło się o 20 roku, że to inwazja komunistyczna, tylko bolszewicka. No i proszę was, on wszędzie tych bolszewików widział, doszedł do wniosku, że bolszewizm w Polsce zwycięży, no i z rozpaczy popełnił samobójstwo. No więc no na pewno nie był kościelnym naukowcem. Czyli całkowicie świecki człowiek, czy był wierzący, czy nie, to już nie wiem, nie chcę wnikać i nawet się tym nie interesowałem, ale na pewno nie był to, jak to się mówi, kościelny, partyjny naukowiec. Co to nie? No i proszę was, on w tym skrypcie zaproponował podział bardzo prosty norm społecznych. No, w cybernetyce społecznej nazywamy to normami konstytutywnymi, ale to nie będę teraz tego tematu rozwałkowywał. W każdym razie zaproponował dwa kryteria podziału dla rozróżnienia etyki i prawa, norm etycznych i norm prawnych. Otóż pierwszy podział to są normy autonomiczne, normy heteronomiczne. Otóż normy autonomiczne ludzie uznają i przestrzegają ich nakazów z wewnętrznego przekonania. No są przekonani o tym, że tak należy postępować. Normy heteronomiczne są to takie normy, które ludzie uznają i przestrzegają, dlatego że określone autorytety przez nich uznawane tak polecają. To jest pierwsza sprawa. No można. Ta sama norma może u jednych ludzi funkcjonować jako autonomiczna, a u drugich jako heteronomiczna. No na przykład, można nie kraść, dlatego że autorytet Boga, a tu w skali ziemskiej autorytet Kościoła, zakazuje. To jest wtedy heteronomiczne podejście do przykazania nie kradnij. A można nie kraść dlatego, że się po prostu brzydzimy kradzieżą i uważamy, że to jest złe postępowanie, niezależnie od tego, co autorytety mówią. Jak autorytet powie, że pierwszy milion trzeba ukraść, to coś
Absolutnie nie. No, od razu można powiedzieć, że normy etyczne należą do grupy norm autonomicznych, chociaż mogą być i heteronomiczne, ale jakaś duża część norm etycznych to normy autonomiczne, a normy prawne, też większa część norm prawnych to normy heteronomiczne, bo Kościół, jeśli chodzi o prawo kanoniczne, państwo, jeśli chodzi o normy prawa państwowego, no, Unia, jeśli chodzi o jakieś normy międzynarodowe, czy ONZ, określony autorytet te no, zaleca, czy nakazuje. Chociaż istnieje coś takiego jak etyka heteronomiczna, to znaczy etyka, którą my uznajemy, ale też autorytet pewien je wspiera. No, normy na przykład etyki katolickiej. No i istnieje, no właśnie, mogą być normy prawne, które my przestrzegamy z wewnętrznego przekonania, niezależnie od tego, czy powiedzmy jakiś autorytet za tym stoi, czy nie. To jest wtedy prawo autonomiczne. I teraz jest ten autonomiczny, heteronomiczny i drugi podział to są normy. Normy roszczeniowe albo najpierw bezroszczeniowe. Normy roszczeniowe. Normy bezroszczeniowe to są takie normy, w którym obowiązkom jednych podmiotów, czyli normy, nie odpowiadają uprawnienia o charakterze roszczeniowym innych podmiotów. A normy roszczeniowe to są takie normy, gdzie obowiązkom jednych podmiotów odpowiadają roszczenia, czy uprawnienia do roszczeń innych podmiotów. To są dwa niezależne całkowicie kryteria. Nie trzeba być katolikiem, albo w ogóle nie trzeba być człowiekiem wierzącym, żeby o tym wiedzieć. Podział czysto formalny. No i teraz. Co to jest prawo naturalne? Prawo naturalne to są autonomiczne normy roszczeniowe. To znaczy, to są normy, w którym obowiązkom odpowiadają uprawnienia roszczeniowe innych podmiotów, ale nie musi za nimi stać żaden autorytet zewnętrzny. One są, no, można powiedzieć, na przykład wpisane w geny. Pewne poczucie. No, religia katolicka tylko mówi, że sumienie ma każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy niewierzący, czy przeszedł katechizację i czy ulega autorytetowi Kościoła, czy w ogóle jakiemukolwiek autorytetowi. To mamy w sobie. No, głos Boży w duszy człowieka. To jest autonomizm. Ale to dotyczy nie tylko pewnych sytuacji, gdzie mamy do czynienia autonomicznymi normami bezroszczeniowymi. To jest etyka. Etyka to są normy autonomiczne. To są normy autonomiczne. Znaczy,
sens etyki. I bezroszczeniowe. A prawo naturalne, to jest, to są normy autonomiczne, bezroszczeniowe. No i przepraszam, roszczeniowe oczywiście. Prawo naturalne to są normy autonomiczne roszczeniowe. Że jednym podmiotom przypisują obowiązki, innym podmiotom prawo roszczenia, czyli wymagania wypełnienia tych obowiązków, ale nie musi za tym stać żaden autorytet zewnętrzny. I dlatego one są podstawą wszelkiego prawa. No, prawo tak zwane pozytywne, według pozytywistów, prawo tak zwane, podkreślam, bo nazwanie prawa pozytywnym to już jest ukryte kryptowartościowanie. To jest cacy, prawda? A to nic z tym nie ma wspólnego. Prawo tak zwane pozytywne, czyli stanowione. Nawiasie stanowione. To są normy heteronomiczne. I oczywiście roszczeniowe. No, teraz etyka autonomiczna, bezroszczeniowa może być. No ale to są niezależne kryteria, więc wśród norm autonomicznych mogą być bezroszczeniowe i mogą być roszczeniowe. To jest prawo albo zwyczaj. Autonomiczne, roszczeniowe też. To działa jak prawo naturalne. Bardzo podobnie działa, tak. Działa jak prawo naturalne. No więc słuchajcie, to, że pani logik, pani profesor, kojarzy prawo naturalne wyłącznie z Kościołem, świadczy o niczym więcej, tylko o ignorancji w dziedzinie teorii prawa. To polskiej szkoły teorii prawa. Druga sprawa to jest to, że jeżeli stoimy na gruncie prawa pozytywnego, to wszystko, co zgodnie z pewnymi procedurami przegłosują kompetentne organy, jest prawem obowiązującym. I właściwie z tego punktu widzenia, no to sądzenie zbrodniarzy wojennych w Norymberdze, poza przypadkami, gdzie oni naruszyli obowiązujące prawo. I bardzo ciekawe było zachowanie tych hitlerowców. Były przypadki, gdzie oni się twardo
stawiali i mówili, że to w ogóle jest parodia sprawiedliwości, cały ten proces, a w rzeczywistości jest to zemsta zwycięzców nad zwyciężonymi, a były przypadki, gdzie się kajali. Mnie nie to zainteresowało jako raczej socjologa, a nie psychologa. No psycholog to by mówił, no bo jedni byli źli, drudzy byli dobrzy, jedni się poprawili, drudzy się nie poprawili. To mnie nie interesowało. Mnie interesowało, czy jest jakaś prawidłowość. No i okazało się, że po prostu tam, gdzie im udowodniono naruszenie prawa III Rzeszy, a były takie przypadki w niektórych tam zarzutach, w czasie wojny oni nawet własne prawo potrafili naruszać, to tam się kajali. Jak im nie udowodniono naruszenia prawa Rzeszy, to mówili, że to jest zemsta zwycięzców nad zwyciężonymi. Z punktu widzenia Kelsena i doktryny prawa pozytywnego, tak zwanego, to nie ma jak tego podważyć. No ludobójstwo. Ludobójstwo to jest horrendum prawne, wprowadzone ex post. W okresie, jak oni popełniali te zbrodnie, nie było żadnych ustaw o ludobójstwie. No, tu wprowadzono i prawo działające wszczęć. To jest generalny horrendum. A później w PRL-u były w moim kodeksie karnym też był artykuł o faszyzacji życia przed wojną. No to była kara. No też prawo działające wstecz. No przepraszam, jak Trybunał Norymberski mógł stosować prawo działające wstecz, to dlaczego Bierut, wydając dekrety z mocą ustawy, tego nie mógł robić? Wzorował się na międzynarodowych standardach. A też horrendum z punktu widzenia prawnego. No, jak nas aresztowali, to też tam było jeden taki jak żeśmy się potem dowiedzieli, proponował, żeby nam zrobić zarzut o faszyzację życia przed wojną. Ja przed wojną w 1939 roku miałem niecałe 4 lata. Więc zrezygnowałem z tego. Ale rozważano coś takiego. No jak prawo działa wstecz, to można. Historycy to nazywają anachronizmem, czyli stosowanie norm z innej epoki do nie do niej, tylko do zupełnie innych warunków. Było dostatecznie dużo praw o zbrodniach, zwłaszcza zbrodniach wojennych, żeby bez wprowadzania praw działających wstecz zbrodniarzy hitlerowskich ukarać. I było to poprawne zarówno z punktu widzenia prawa naturalnego, jak i prawa stanowionego. No ale jeśli przyjmiemy doktrynę pozytywizmu prawniczego, no to wtedy takie postępowanie się nie da usprawiedliwić. Bo legalne władze wybrane w demokratycznych, w 1933 roku wybory były demokratyczne, niesfałszowane. Hitlerowcy doszli do władzy. W demokratycznej konstytucji Republiki Weimarskiej nie obalili, tylko wprowadzili pewne poprawki dotyczące władzy oczywiście. Proszę. Prosimy, prosimy. Przepraszam, że ja ten końca w tej drzwi szklany. W tej chwili zakończyłam, bo nie mogę mi. Dobrze. Dziękuję. Więc władze były wybrane legalne z punktu widzenia właśnie pozytywizmu prawniczego. Uznawane przez społeczność międzynarodową. Mało kto dzisiaj wie, a ci co wiedzą, wolą nie wspominać, że Hitler był krok od dostania pokojowej nagrody Nobla. Gdyby poczekał z wywołaniem wojny, to mógł być noblistą. Więc społeczność międzynarodowa uznawała Hitlera. Czytałem wam, co pisał Lloyd George. Jakie peany wypisywał. W 1936 roku już po ustawach norymberskich. No ale legalne władze, legalne z punktu widzenia
jurysprudencji przepisany prawem sposób uchwaliły różne ustawy, między innymi ustawy norymberskie. I dla pozytywistów prawnych jest to sprawa nie do ugryzienia, jeśli się nie uznaje, nie stoi na gruncie prawa naturalnego, które obowiązuje autonomicznie, niezależnie od tego, co jest formalnie uchwalone. Analogiczny problem był w PRL-u. W 1956 roku Sejm uchwalił ustawę tak zwaną o dopuszczalności przerywania ciąży. Z punktu widzenia jurysprudencji dokonano wszystkich prawnych obrzędów i z punktu widzenia pozytywizmu prawniczego było to wszystko w porządku. Nie do ugryzienia. Myśmy to podważali od strony prawa naturalnego. A na cośmy słyszeli? Odpowiedz, no jak to, przecież jest legalne prawo. To o jakim prawie wy mówicie? Jesteście zwyrodniałymi fideistami. Prawda? Więc sprawa jest bardzo istotna i pojęcie prawa naturalnego nie jest bynajmniej pojęciem z zakresu teologii. Ono istniało już u prawników rzymskich, jeszcze zanim Kościół powstał. Ona wywodzi się z formalnych kryteriów zaproponowanych przez Petra Rzyckiego i Piętka. Szczególnie się na Petra Rzyckiego powołuje, bo już z niego klerykała nikt nie zrobi. Klerykał samobójca, no takie zwierzę nie istnieje. Więc tak to wygląda. Proszę Was, to jest takie uzupełnienie do tego wyróżnika cywilizacyjnego. Ostatniego, znaczy piątego, któryśmy przerobili. No i broń, bo z takim czymś to w dyskusji ta pani profesor logik nie istnieje. I nie należy się kompromituje wnętrze. Oczywiście, tu nie należy mieć żadnych, nie ulegać magii tytułów. Bo my mamy dzisiaj do czynienia z utytułowanymi ignorantami, nie z własnej woli. Bo to nie z lenistwa, że się pani profesor nie chciała. Nie ma dostępu. Jak ktoś nie wierzy, niech spróbuje znaleźć teorię prawa Piętki w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Lecz a propos odcinania od źródeł, to wam dam przykład. Pracując nad tym ostatnim rozdziałem, znaczy to on jest drugi, to w ogóle jeszcze nie będzie ostatni, jeszcze dalsze planuję, ale na razie ostatnim rozdziałem mojej książki, potrzebowałem historycznych danych statystycznych. No takich jak na przykład produkcja stali i liczba ludności w Związku Radzieckim, zwłaszcza pod koniec jego egzystencji. Bo panuje taki mit, że się to wszystko zawaliło, bo było niewydane gospodarczo. No to dobrze, jak niewydane gospodarczo, to wyniki statystyczne powinny być dowody na to, nie? Tak niewydajnie, to mniej stali, mniej energii elektrycznej, mniej węgla, mniej kwasu siarkowego, mniej cementu, to są te kluczowe wskaźniki dla realnej gospodarki. No i chciałem zajrzeć do źródeł. Co się okazuje, kochani, że tak, w obecnych rocznikach statystycznych, a również w internecie nie znajdziecie tego. No w żadnym razie mnie się nie udało. Może ktoś to lepiej ode mnie umie szperać po tym internetowym ranczo. Znajdę, ale mnie się tego nie udało, sporo czasu stracić. W obecnych rocznikach statystycznych nie ma. Na portalu internetowym GUS-u nie ma. Tak, kochani, sprawdźcie to wszystko. No, na portalu GUS-u to nawet do niedawna nie mogłem znaleźć liczby urodzeń w zeszłym roku w Polsce. To dopiero w lecie się o tym dowiedziałem. Pojawiło się to w internecie i kupiłem oczywiście mały rocznik statystyczny, który w PRL-u takowy wychodził w maju, a teraz wyszedł, no teraz go kupiłem niedawno, w sierpniu. W PRL-u to w sierpniu wychodzi już duży rocznik statystyczny. Jak spytałem o ten mały rocznik, to powiedzieli mi, o duży rocznik statystyczny, to powiedzieli, że rocznik za ten rok to wyjdzie pod koniec roku. Ale będzie miał dane z poprzedniego, nie z tego.
Więc słuchajcie, w krążeniu informacji jest regres, a nie postęp, mimo internetu, elektroniki i tak dalej. No więc słuchajcie, musiałem zacząć szukać w starych rocznikach statystycznych, a ja mam takie dziwactwo, że kupuję i magazynuję z tym, że ja się już duszę w mieszkaniu i tam te stare roczniki gdzieś były przywalane i sporo czasu straciłem, żeby znaleźć to mi się w mieszkaniu. W końcu znalazłem rocznik z 1988 roku, tam były te dane i tam było więcej danych retrospektywnych z poprzednich lat niż się teraz podaje. Więc oferta informacyjna GUS-u maleje, a nie rośnie. To jest też ciekawe spostrzeżenie. Ale gdybym ja tego nie miał, to bym musiał iść do biblioteki, a nie w każdej bibliotece znajdziecie komplet roczników statystycznych. Takowe są no, oczywiście w bibliotece GUS, no i w jakichś takich dobrze zaopatrzonych. A w zwykłych bibliotekach, no proszę sprawdzić, czy mają roczniki statystyczne z czasów PRL-u. Może kilka egzemplarzy, bo ja pamiętam w podstawowce miałem w ręku. A, to w PRL-u było! A później to powyrzucano, bo powiedzieli, że to fuj, komunistyczne komuniści fałszowali wyniki, nie ma co się tym zajmować. Ja słyszałem od kogoś, kto pracuje w urzędzie, że a tam komuniści wszystko fałszowali, to nic nie warte, no tak, nic nie warte, to no, złom dali. A ksiądz jeszcze za PRL-u był w szkole podstawowej, to wtedy nie wyrzucali takich rzeczy. Więc słuchajcie, jest to po prostu odcięcie ludzi od materiałów źródłowych. Bardzo niebezpieczna sprawa. W internecie na przykład produkcja stali jest, i owszem, ale od pewnego roku. Wcześniej nie ma. Panie profesorze, tak, to przepraszam, wtrącę. To odcięcie od informacji jest w jedną stronę. Szerokie masy społeczeństwa nie wiedzą, a tu coraz więcej się informacji zbiera o ludziach i o tym, co się robi. Aktualnych. Aktualnych. Historycznych nie. Ale te aktualne za pół roku już są historyczne, za miesiąc już są historyczne. Tak, oczywiście. Jak ja kupowałem te roczniki, to one były aktualne. A dziś to jest bezcenne źródło historyczne. W każdym razie, proszę Was, tylko w tych starych rocznikach. A jak to jest z fałszowaniem statystyk? No, oczywiście bardzo łatwo sfałszować jedną liczbę czy drugą dla celów propagandowych. I dlatego dane statystyczne w publikacjach o charakterze propagandowym są mało wartościowe albo w ogóle bezwartościowe. Natomiast rocznik statystyczny to jest cały system danych informacyjnych i to nie tylko w przekroju krajowym, ale i międzynarodowym, bo jest dział międzynarodowy, czerpanych z różnych źródeł, tam się podaje, skąd czerpano, porównuje się i wobec tego taki system sfałszować, to tak, trzeba by było fałszować, siedzieć w tych wszystkich źródłach krajowych i zagranicznych i tam fałszować. W identyczny sposób, może by się te dane zgadzały ze sobą. Druga sprawa, trzeba cały zbiór fałszować, bo jak się jedne dane sfałszuje, to porównanie z innymi wyjdzie fałszerstwo. Jak powiedział Eddington, łatwiej być prezesem Towarzystwa Popierania Prawdy niż dobrym kłamcą. Bo kłamstwo wymaga dalszych kłamstw dotyczących innych spraw związanych z tym, tą, której to bezpośrednio dotyczy. A to już jest bardzo trudno uspójnić to wszystko, będzie niespójne. Jeśli ktoś jest wykształcony w dziedzinie metod statystycznych, to nakryje.
Otóż w PRL-u, no po wojnie roczniki statystyczne wychodziły i to robili przedwojenni fachowcy. Ostatni taki rocznik wyszedł w 1947 roku, ja go mam. I wyobraźcie sobie, że w 8 klasie szkoły podstawowej to była obowiązkowa lektura. Ja mam jeszcze z takim swoim niewyrobionym podpisem tą książkę. I nas uczyli korzystać z tego. Czyli myśmy mieli lepszą wiedzę niż wynoszą niektórzy absolwenci dzisiejszych studiów, bo myśmy mieli jeszcze przedwojennych nauczycieli. 1947 rok. No to ja w 8 to musiałem kupić, bo wtedy w 7 to dopiero wyszedł. Później, w czasach Bermana, a Berman był fachowcem, bo Berman, Jakub Berman pracował przed wojną w GUS-ie, właśnie w Głównym Urzędzie Statystycznym. I on dobrze wiedział, że całego rocznika statystycznego się nie da sfałszować. Jak ktoś mówi, że cały rocznik sfałszowany, to znaczy, że pojęcia nie ma ani o statystyce, ani o metodach fałszowania statystyk. Bo takie zwierzę istnieje, tylko to jest bardzo trudna sprawa. To jest wyższa szkoła jazdy, można powiedzieć fałszerskiej. No i fałszowanie całych systemów danych, takich jak rocznik statystyczny, było niemożliwe. I dlatego w czasach towarzysza Jakuba Bermana zaprzestano wydawać roczniki statystyczne po prostu. Parę lat w ogóle nie wychodziły. Jakby było tak łatwo fałszować, to by fałszowali i wydawali pod propagandę. Jakoś nie. No bo jeszcze Berman był przedwojennym fachowcem do dużej klasy. Pierwszy rocznik statystyczny po przerwie wyszedł w 1955 roku, ale on zawierał wyłącznie dane o procentowym wzroście. No to, to jest komunikat, a nie informacja. To jest pseudoinformacja, bo jak nie mam bazy, to nie wiem, co te procenty znaczą. Z tego nawet nie kupowałem. I dopiero w 1956 roku, po przemianie październikowej, czy raczej w roku przemiany październikowej, ukazał się pierwszy po przerwie porządny rocznik statystyczny. Ten już mam. Kupiłem wtedy, bo zaczynałem studia na tajnym uniwersytecie. Jeszcze wtedy nie Ligi Narodowo-Demokratycznej. To nazywamy Tajny Uniwersytet Zakopiański. Wakacje przyjeżdżałem i się szkoliłem. Indywidualnie u świętej pamięci profesora Bogdanowicza, który był przedwojennym uczniem i asystentem Stanisława Grabskiego, tego ekonomisty i socjologa w jednej osobie słynnego. No i problemy statystyki znał pierwszorzędnie, bo robił doktorat, nie skończył go, ale robił doktorat z ekonomii właśnie w Lwowie przed wojną. No i proszę was, on mi zwrócił na to uwagę, wytłumaczył, jak się to je, i powiedział, to jest po raz pierwszy od lat wyszedł porządny rocznik statystyczny. Zresztą skorzystałem z tego rocznika, pisząc ten rozdział. Też dogrzebałem się do niego, bo długi będzie biblioteczny w mojej domowej bibliotekoarchiwum, w której ja się już gubię. No to zresztą kolega przyjeżdża, to widzi. Jedyne co mi brakuje, to nie dwie rzeczy, czasu i miejsca na archiwum. Więc słuchajcie, w ten sposób jesteśmy odcinani od źródeł. Jak ktoś nie ma tych starych źródeł, to mu można dowolny kit wpuszczać. A co, o czym świadczą dane statystyczne? O realnym rozwoju gospodarczym i PRL-u, i przede wszystkim Związku Radzieckiego. Ano, był wzrost wielki. No ale jak nie macie tamtego rocznika statystycznego, tylko te spomroczne już wydawane, to nie sprawdzicie tego. Musicie sięgnąć do rocznika sprzed 89 roku. No może jeszcze w 89 była, mi się nie udało. Archiwum bibliotece znaleźć, bo to już tam za dużo czasu by wymagało. Jak już znalazłem ten z 88, to już mi wystarczyło. No bo jak się rozwijało w 88, to nie mogło się przestać nagle rozwijać, topnąć w 89, jak żadnych tam zmian nie było. A kiedy się to zaczęło walić?
po pielestrojce, po tych zmianach. I u nas tak samo jest tąpnięcie gospodarcze właśnie po tej całej tak zwanej zmianie ustroju. I to bezlitośnie odnasza rocznik statystyczny. No zresztą jeśli chodzi o podstawy, podstawowe dane do podejmowania decyzji różnych, to w PRL-u służyły do tego dwa, no może trzy zbiory informacji. Jedne informacje dotyczące spraw personalno-organizacyjnych. Kto się z kim spotyka, jakie wyraża poglądy, jakie tam są jakieś struktury organizacyjne, nieformalne. Z tym się zajmowała policja i takie dane są w archiwum IPN-u. No, partia też zbiera takie informacje, no archiwów partyjnych w IPN-ie nie ma, ale z nich bardzo duża część została, znacznie większa część archiwów partyjnych została zniszczona niż policyjnych. To jest też ciekawostka. No, ale te dane były bezużyteczne dla kierownictwa gospodarczego. No bo Służba Bezpieczeństwa nie zbierała danych statystycznych o produkcji stali na przykład. To nie ich działka. Partia też tego nie gromadziła. Od tego był Główny Urząd Statystyczny. Więc to były dane gromadzone nie na użytek propagandowy, bo te roczniki statystyczne miały mały nakład, tylko to były dane gromadzone na użytek władz. Więc jakby to fałszowali, to by sami siebie oszukiwali. Zresztą byłaby Polska wyrzucona z różnych międzynarodowych organizacji, które niezależnie od tego zbierały informacje. No i przede wszystkim, słuchajcie, te dane to jest najważniejsze źródło do analizy systemu. Dla systemu nie miało istotne, czy podwieszcza pomnikiem spotykał się dając z niejakim Michnikiem, jak to Szpotański pisał. To dla policji było bardzo istotne. Ale dla analizy gospodarki, systemu społecznego, informacje absolutnie bezwartościowe. To od razu mówię o sprawach selekcji i oceny informacji. No i wreszcie, słuchajcie, co można jeszcze na zakończenie tych rozważań stwierdzić, że współcześni analitycy są oduczani sięgania do źródeł. Tylko się powołuje na autorytety określone. To jest bardzo istotna rzecz. I walka na kreowanie autorytetów, albo dołowanie autorytetów. I to jest wszystko. No tak, ale to z realem ma niewielki związek. I teraz, jak spekulanci ze sfery tej wirtualnej zaczynają mieszać się do realu, no to czeka nas potężna katastrofa i to w skali globalnej, nie tylko polskiej. No taka pewność. I badają tylko kursy giełdowe, PKB. Co to jest PKB? To jest bardzo nieobiektywny miernik, bo zależy od wahania cen. A ceny mogą się wahać z przyczyn psychologicznych, a niekoniecznie z powodu spadku produkcji czy zwiększenia. No to spadek może też wpływać na ceny, ale najszybciej wpływają te psychologiczne rzeczy. O! Już po takiej wypowiedzi prezydenta Obamy to już albo poszły w górę, albo w dół ceny. No cóż, to jest zamiernik, a PKB jest w cenach wyrażony. To jest tak, jakbyśmy mierzyli temperaturę termometrem o zmiennej skali. No kochani. Natomiast jak ja podaję liczebność populacji, to jest statystyka precyzyjna. Kraje prowadzą, no przynajmniej kraje już rozwinięte prowadzą precyzyjną statystykę ludności. Nikt jej nie fałszuje, bo nikogo z tego nie rozliczają. Więc nawet nikt nie ma interesu w fałszowaniu. Statystyka produkcji stali. Też nikt nikogo z tego nie rozlicza i ta statystyka jest no, bardzo precyzyjna, prowadzi ją międzynarodowa taka federacja stalowa. Zresztą w polskich rocznikach statystycznych te dane są bardzo opóźnione,
tym roczniku statystycznym mały, bo mały na razie. Wyszedł, ja mam dane sprzed 2 lat praktycznie. A na stronie internetowej, tam tylko styl trzeba wrzucić i można znaleźć precyzyjne statystyki, nawet miesięczne dla różnych krajów, ale od pewnego roku. Dla wcześniejszych lat nie ma. Historia jest zamazywana i fałszowana. Zresztą dostępność tych papierowych roczników statystycznych, no one są w wersji elektronicznej, te nowe. Ale ja się wolę posługiwać papierowym, no bo elektroniczna wersja może nagle zniknąć. I co wtedy? A jak mam papierowe, to najwyżej mi się gdzieś zapodzieje, ale nie zniknie. No to kochani, dawniej można było mały rocznik statystyczny kupić w każdej porządniejszej księgarni. Od paru lat to już tylko w ekonomicznych księgarniach. W tym roku po raz pierwszy poszedłem do księgarni ekonomicznej i powiedzieli mi, że małego rocznika statystycznego za ten rok nie ma i nie będzie, a gdzie mogę kupić? Tylko w tym sklepiku w GUS-ie. No jak ktoś jest spoza Warszawy, to jest kłopot. Tylko w GUS-ie, czyli dostępność roczników statystycznych maleje, nawet tych nowych. Oczywiście w GUS-ie mam bibliotekę i tam z pewnością, mam swoje, więc już nie musiałem w bibliotece wysiadywać, ale z pewnością są te stare roczniki statystyczne. No tak, ale to GUS. No dobrze, teraz słuchajcie.